Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku nepotyzm w czystej postaci. Macbeth, Skąpiec, Klaudiusz w Hamlecie, Stomil w Tangu. Któż to będzie dzisiaj moim gościem? Będzie to mój szanowny tata, Ireneusz Pastuszak, aktor, znakomity aktor, wybitny aktor. Ja osobiście twierdzę, że gdybym ja była jego menadżerem, to w tym momencie stalibyśmy w kolejce po Oscara. Jestem absolutnie przekonana, że tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, które może się wydawać bardzo dziwnym, bardzo przesadzonym, albo wziętym w ogóle z kosmosu. Na ile aktorstwo, tudzież techniki aktorskie mogą pomóc w prowadzeniu biznesu, takiego czy innego, ale zwracając szczególną uwagę na biznes taki, jaki prowadzimy my tutaj, czyli stylizację paznokci. Techniki jako takie, każdy aktor ma swoje jakby. Są oczywiście pewne szkoły, można to bardziej ogólnie mówić, natomiast najważniejsze według mnie to jest umiejętność słuchania. No, ale aktor chyba nie słucha jakoś, nie na tym polega jego rola, żeby wyszedł na scenę wbrew i słuchał. Wbrew pozorom tak, ponieważ z tego słuchania widza, słuchania partnera na scenie, rodzi się nasza reakcja. I jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Jeśli jest zgodna z nami, z naszym wnętrzem, z tym, co potrafimy, co chcemy przekazać i co umiemy, wtedy jest to prawdziwe. I wtedy widz, partner ma szansę odebrać od nas to, co najważniejsze, to, co chcemy mu przekazać. Jeśli ten przekaz jest zakłócony, pojawia się fałsz i on jest natychmiast widoczny. I biorąc pod uwagę to, co powiedziałaś o stylizacji, czyli w tej pracy, czy się może przydać, bardzo się może przydać. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest zawód dość mocno sfeminizowany. Najczęściej tak. Klientami zazwyczaj też są kobiety. Niestety tak. Niestety albo na szczęście. To jest duża płaszczyzna porozumienia, ale jednocześnie też duża płaszczyzna konfliktu. Ze względów fizjologicznych kobieta mówi około 20 tysięcy wyrazów dziennie. O, tam nie wszystkie. Większość. Jak się to nałoży na siebie, to już wychodzi pierwszy wniosek. Co zrobić, żeby się szybko porozumieć? Zwolnić tempo mówienia. Dać szansę na przemyślenie i złapanie tego, co najważniejsze, tego, co klient od nas chce, czego od nas oczekuje. I od razu mamy czas na to, żeby dostosować jakby swoje umiejętności, to, co my umiemy, do tego, co możemy zaproponować. Czyli generalnie w sytuacji konfliktowej trzeba dać się najpierw klientce wystrzelać z tego wszystkiego, z tych wszystkich dokładnie żali i tak, pretensji, dokładnie wziąć tak je na klatę, po czym spokojnie, punkt za punktem zacząć w miarę swoich możliwości, swojej wiedzy, dyskontować to, co klientka nam zarzuciła lub chciała zarzucić. Użyłaś takiego sformułowania, dać się wystrzelać. To raczej chodzi bardziej o to, żeby klient skonkretyzował swoje ewentualne zarzuty. Bo z tym nie mają problemu najczęściej. Wbrew pozorom, to, że rzucają oskarżenia, to nie znaczy, że one są konkretne i że one są w jakikolwiek sposób uzasadnione. I właśnie pozwolić im na to, żeby wypowiedziały się do końca, żeby w pewnym momencie zabrakło im słów, określeń, co to się takiego złego stało, pozwala tobie jako prowadzący, jako stylistce do tego się odpowiednio ustosunkować. Bo masz szansę na przemyślenie i masz czas, żeby sformułować kontrzarzut. I dopiero wtedy może się zacząć normalna rozmowa o ewentualnych poprawkach lub też stwierdzeniu, przepraszam, ale pani nie ma racji, ponieważ pani nie uważała, pani robiła rzeczy, których nie powinna pani robić z tymi paznokciami, pani nie wzięła pod uwagę, że ma jednak coś sztucznego na dłoniach i na to trzeba uważać i z tym trzeba się odpowiednio obchodzić. I zaczynasz wyciągać odpowiednie argumenty. Dlatego ten pierwszy wstęp, to co określiłaś tym wystrzelaniem się, jest bardzo ważny, bo on ustawia wasze relacje w tym momencie. Bo może się zdarzyć sytuacja taka, że będzie to reklamacja uzasadniona, że rzeczywiście może się jakiś błąd zdarzyć. Może. Ale właśnie ta rozmowa, ten jakby wywiad krótki pozwala ci na stwierdzenie tego na 100%. I praktycznie
nawet jeśli klientka jest bardzo agresywna i nawet jeśli jest absolutnie pewna swoich racji, to w momencie, kiedy ty z pewnością siebie, ze spokojem i z konkretnymi argumentami przedstawiasz jej, że nie ma racji, w większości wypadków to przyjmie. Albo się przyzna do tego, że no, rzeczywiście no, mogłam nie mieć na czym. No, tak. I w tym momencie uświadamia sobie, że jakby poszła za daleko ze swoimi żądaniami. A o to głównie chodzi. Ale skąd znaleźć w sobie ten spokój i pewność siebie w momencie, kiedy mamy przed sobą takiego szarżującego byka? Po to jest właśnie zwolnienie tempa akcji. Mm-hmm. Po to jest delikatny uśmiech na twarzy i przyjęcie, no, może nie aż tak ostentacyjne, żeby nie prowokować, natomiast przyjęcie jakby ze zrozumieniem. Ja chętnie panią wysłucham i to mm-hmm. jest absolutnie szczere. Ja mm-hmm. wysłucham panią do końca. Proszę konkretnie mi powiedzieć, o co chodzi. Aha, to się zdarzyło, to się zdarzyło, to się zdarzyło. Oczywiście bez używania sformułowania proszę się nie denerwować, bo to generalnie nie, te, tylko i wyłączy nie. Pogorszy sytuację. Najprostsza metoda, jaka jest, to jest właśnie tak, proszę mi powiedzieć, co się zdarzyło. Mhm. Proszę mi opowiedzieć dokładnie, co się zdarzyło. Aha, a co pani robiła w tym momencie? A to było przedwczoraj, tak? No to szkoda, że pani nie przyszła wczoraj, ale co się zdarzyło dalej? Jakby wykazać zainteresowanie. Mm-hmm. Bo tak naprawdę, jeżeli podchodzimy do tego poważnie, to jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem całej sytuacji. Oczywiście. Bo to nam bardziej zależy na tym, żeby opinia o nas była taka, jaka powinna być, jaką byśmy chcieli, żeby była. W związku z tym znalezienie argumentów do obrony lub też do stwierdzenia, że no, rzeczywiście popełniłam błąd, jest chyba w tym momencie najważniejsze. Mm-hmm. Na początku chyba jakoś wspomniałeś, że bardzo ważne jest to, żeby w tych technikach bazować na tym, że rzeczywiście same wierzymy w to, co mówimy. No niestety to jest bardzo mocno psychologicznie osadzone. Jeżeli my, pracując w danej branży, będąc stylistką paznokci, ty będąc stylistką paznokci, wiesz absolutnie, że to, co robisz w danym momencie, jest zgodne z teorią, z praktyką i zrobione jest solidnie, to daje ci podstawy do uzyskania pewności siebie, pewności tego, że robię dobrze, robię to, co umiem. W związku z tym przepraszam bardzo, ale ktoś, kto się tym na co dzień nie zajmuje, nie będzie dla mnie żadnym autorytetem. Autorytetem w tej parze klient ja jestem ja. I pani może to przyjąć jako klientka, może się to pani podobać lub też nie, to jest pani wybór. Natomiast ja wiem, że robię dobrze i robię to, co należy. Oczywiście zakładając, że rzeczywiście wiem, co robię i rzeczywiście to, robię to dobrze. To jest oczywiście podstawa, ale po to są szkolenia, po to jest cały cykl szkoleniowy przeprowadzony u ciebie na przykład, żeby panie, które tym się zajmują, wiedziały, i uzyskały tą pewność. Mhm. Ja siadam do stolika, ja wiem, co ja robię. Czyli tak naprawdę ważne jest to, jak zaczniemy, czyli moment, kiedy klientka siada do stolika, to jest ten moment, kiedy budujemy swój autorytet. To nie może być tak, że na początku jest miło, fajnie, śmiechy, chichy, po czym w momencie, kiedy pojawia się problem, klientka traktuje nas już nieco z góry, ponieważ widzi, że autorytetem jesteśmy takim sobie średnim. No to jest podstawa, jak zaczynamy, ale to jest przez cały cykl spotkania z klientem, bo mogą się pojawić fazy właśnie fajnej rozmowy o dzieciach, o psach, o kwiatkach, o kotkach, co jest bardzo potrzebne czasem właśnie dla rozładowania lekkiego napięcia, bo zawsze to napięcie powstaje. A to zaboli paznokieć, a coś się może zdarzyć, trzeba umieć to rozładować. Natomiast rzeczywiście, no, panie, które prowadzą tego rodzaju pracę, muszą mieć świadomość tego, samoświadomość tego, że one tutaj dominują. Mhm. One prowadzą, one ustalają reguły gry i one decydują o tym, czy to już jest dobrze, czy to jest źle. I dlatego tutaj fajnie się sprawdza metoda wzmocnienia efektu końcowego, czyli w momencie, kiedy wykonałyśmy zabieg, nałożyłyśmy oliwkę, nakremowałyśmy dłonie, bierzemy tę rękę klientki w dłoń swoją i zaczynamy zachwyty.
Ależ pani Kasiu, nam to pięknie dzisiaj wyszło. Proszę zobaczyć, jak bardzo ładnie ten kolor pasuje do pani dłoni. Jak będzie pięknie pasował do tej torebki, którą pani wybrała. Jak będzie świetnie pasował do tej sukni ślubnej, z którą się pani na ślub wybiera. Czyli generalnie nastawiamy klientkę bardzo pozytywnie, oczekując tym samym, że ona się zgodzi z nami lub też stwierdzi, że nie wie pani co, nie do końca mi się to podoba, może za 3 dni byśmy ten kolor zmieniły. Ale dzięki temu jesteśmy trochę bezpieczniejsze, bo w momencie, kiedy będzie chciała do nas wrócić po 3 dniach z reklamacją, no to mamy punkt odniesienia, możemy stwierdzić, ale przecież pani się podobało. No, zgadza się, można w ten sposób zmotywować jakby klientkę do pewnej oceny sytuacji. Natomiast punktem wyjścia jest właśnie ten zachwyt, jak ty to określałaś. My będziemy zachwalać jakby to, cośmy zrobili w bardzo delikatny sposób. Wspólnie, nie że ja zrobiłam tak, fantastyczne paznokcie, tylko żeby to razem. Wspólnie zrobić dobrze, to ty też musisz mieć absolutnie pewna, że zrobiłaś dobrze. Tak. Bo w relacji takiej metr od siebie, twarzą w twarz, nic oko się w oko, nie ukryje. Niestety każdy fałsz wychodzi natychmiast. Mm-hmm. Czyli też motywacja moja wewnętrzna jako stylistki musi być absolutnie prawdziwa. Ja naprawdę muszę poczuć, że dałam dzisiaj na tyle, na ile mogłam i na tyle, na ile pozwolił materiał, czyli paznokcie i klientka, dałam z siebie wszystko tak. I to jest, wyszło mi tak, jak chciałam. Bo tak jak się nie da zagrać Hamleta 300 razy na najwyższym poziomie chyba, prawda? To niemożliwe. No nie da się, w każdym razie nie da się zagrać na takim samym poziomie. O. Zawsze się gra różnie, nie ma dwóch takich samych spektakli praktycznie. Choćby to było, nawet tonacje były podobne, to i tak jest to inaczej. A zakładając, że nie do końca jesteśmy zadowolone z własnej pracy? No i tu jest problem właśnie, bo ja zawsze mam problem z tym, z określeniem tej granicy pomiędzy fałszem, prawdą, mm-hmm. zagraniem czegoś w cudzysłowie, a rzeczywiście byciem. Wydaje mi się, że nawet jeśli coś nie dociągnęłam jako stylistka. Co się może zdarzyć każdemu. Co się może zdarzyć w każdej chwili, nie jesteście automatami, nie jesteśmy automatami. Ale jeżeli daliśmy z siebie w tym momencie wszystko, to znaczy mam poczucie, że zrobiłam wszystko, co dzisiaj mogłam, na ile mnie było dzisiaj stać, mhm. wydaje mi się, że tą prawdę jesteśmy w stanie spokojnie osiągnąć i się z tym pogodzić. I to pogodzić to jest też ważne słowo. My musimy się pogodzić z sobą, z tym, co reprezentujemy sobą. Mhm. Jeśli ja wiem, że ja dzisiaj dałam z siebie wszystko, to ja nie mam się czego wstydzić. Mhm. Jest to dzisiaj zrobiłam maks tego, co mogłam. I przedstawiam to pani jako swoje dzisiejsze dzieło. Tak jest. I ono, proszę panią, według mnie na dzień dzisiejszy jest świetne. Tak. A jeszcze pasuje dzisiaj do pani nastroju, do pani oczu, które ciskają gromy na samym początku, teraz już się troszkę rozjaśniły. Wiesz, i to jest, cała ta rozmowa musi dążyć do pewnej szczerej wymiany myśli. Mm-hmm. I ta szczerość w tym momencie nie może być sztuczna. Rzeczywiście szczerość, a poziom osiągnięty nie mają nic ze sobą wspólnego. Jeśli szczerze podzielisz się z klientką, wie pani co, a proszę mi jeszcze dać, może poprawię ten mały palec, bo wydaje mi się, że tutaj coś, to jest punkt dalej. I ona to doceni. Ona to absolutnie doceni. I wręcz często stwierdzi, a nie, niech pani zostawi, ja dokładnie w ogóle nie widzę, tak. Nie przeszkadza mi to kompletnie. Dokładnie tak. I na tym się buduje, na tym poziomie szczerości buduje się też relacje z klientem. Klient wtedy dopiero zyskuje zaufanie do ciebie, i ty mm-hmm. zaczynasz być przez niego traktowana absolutnie poważnie. Bo ma świadomość tego, że też bierzesz pod uwagę, że mogłaś popełnić błąd, potrafisz się do kogo przyznać i chcesz to naprawić tak szybko, jak możesz. Ale to we wszystkich relacjach, nie tylko klient, a stylista, ale tak samo międzyludzkich. To jest też właśnie ważna podstawa do tego, żeby nawiązać tą nitkę zaufania. A zaufanie w takiej sytuacji jest bardzo ważne. Bo ono procentuje późniejszym spotkaniem, ono procentuje przysłaniem swojej koleżanki, poleceniem cię mamie czy teściowej, bo akurat stwierdzi, że warto, że można zaryzykować i kogoś polecić. A wróćmy jeszcze do początku, czyli do tego momentu, kiedy przychodzi klientka, zwłaszcza taka nowa, siada przy naszym biurku, wystawia rękę i mówi, maluj. A tak się zdarza. To ja powiem krótką anegdotę. To czasem też się tak zdarza, że przychodzi reżyser, rzuca nam egzemplarz na stół, przeczytajcie. Grajcie. I grajcie. No i zaczyna się pytanie, no, przepraszam, tekst fajny przeczytaliśmy, ale o czym to jest?
co my mamy zrobić? Co autor miał na myśli? Co autor miał na myśli, którego nienawidzimy tego sformułowania, ale też się pojawia. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Też po to jesteśmy stylistką. Po to jesteśmy w pewnym sensie w tym momencie najwyższym autorytetem. Nie ma innego w gabinecie. Jesteśmy my i potencjalny klient. I to jest moment, kiedy my musimy się dowiedzieć o kliencie, jak najwięcej się da. Ile tylko można. W związku z tym trzeba będzie zacząć niestety zadawać pytania. I dać dużo czasu na odpowiedź. To jest bolesne, bo ten czas nam ucieka, ale jest ważne. Dać mu szansę się wypowiedzieć. Jakie kolory lubi, czy lubi bardziej wiosnę, czy lato, czy może lubi brunetów albo blondynów, jakie ma problemy z dziećmi, to się może pojawić. Bo to też dużo mówi o psychice i o pewnego rodzaju podejściu do gustu. I później o trybie życia. I o trybie życia. Bo mamie z trójką dzieci nie zaproponujemy paznokci i sztyletów na 5 centymetrów. Dokładnie tak. Chyba, że mama chce zaszaleć i jedzie do Egiptu. Tak, ale to musimy wiedzieć to wcześniej. Musimy wiedzieć, w związku z tym trzeba właśnie takich rzeczy się dopytać. Czy to ma być walor użytkowy bardziej, czy walor artystyczny. Artystyczny, niech ma już taki wymiar. Czy to jest szaleństwo sylwestrowe, czy może proszony obiad u niekochanej teściowej. To są ważne elementy i wtedy możemy jako styliści, jako stylistka coś zaproponować. Wie pani, skoro pani jednak dużo pracuje w domu, nie lubi pani rękawiczek, więc te paznokcie są narażone na to i na to. W związku z tym proponuję rozwiązanie takie lub takie, które będzie trwalsze. Czy pani właśnie zależy na tym, żeby było bardzo trwałe, czy może żeby był to krótkotrwały efekt, ale żeby był naprawdę wystrzał. Czyli poznać oczekiwania klienta. Do spodu, maksymalnie ile się da. Bo to daje nam później podstawy do tego, żeby raz, że zrobić coś fajnego, z czego klient będzie zadowolony. Dwa, nie będzie skutkowało pretensjami ze strony klienta, że ja sobie to wyobrażałam inaczej. Wie pani, ale z tego, co pani powiedziała, to pani chyba sobie źle wyobrażała, albo nie powiedziała mi pani wszystkiego. A na przykład też fajne jest to, że możemy my w stylizacji paznokci, nawet jeżeli klientka nie do końca potrafi swoje oczekiwania sprecyzować, my potrafimy jej potrzeby wzbudzić. Czyli w momencie, kiedy przyszła, nie mając specjalnie pojęcia, co będzie robione, a zobaczyła u mnie na paznokciach przepięknie wymalowaną myszkę Miki, może tej myszki zapragnąć w tym momencie. Tak, to jest też... To jest kwestia wyczucia, na ile możemy klienta poprowadzić swoją własną drogą. I zagrać przed nim. Nawet nie tyle grać. Właśnie słowo grać dla mnie jest słowem bardzo pejoratywnym. No bo z twojego punktu widzenia. Tu nie chodzi o to, żeby grać. Tu chodzi o to, żeby być. Żeby się zaprezentować. Ja mam, droga szanowna klientko, ja mam takie, a nie inne poczucie estetyki. W związku z tym proponuję pani takie, a nie inne rozwiązanie. Jeśli jest to z twojej strony szczera propozycja i rzeczywiście wybierasz dla niej coś, co według ciebie będzie pasować, to w 99% zostanie to zaakceptowane i będzie klientka zadowolona. Bo też poczuje się dowartościowana tym, że dałaś jej kawałek siebie. Wyciągnęłaś coś ze swojej estetyki, ze swojego doświadczenia, z czym ona się nie stykała do tej pory. Nie miała takiej możliwości, a teraz ma. Tak. Przychodzi do kogoś, to jej, proszę bardzo, daje pani kawałek siebie. Ja bym na pani miejscu zrobiła tak. Natomiast warto też mieć to na piśmie, bo bardzo często będzie tak, że przyjdzie klientka na hybrydę, po czym po tygodniu wróci, po dwóch tygodniach wróci z zażaleniem, że odrost jest na pół palca, a trzy paznokcie się połamały. Dlatego tutaj bardzo dobrze sprawdza się karta klienta. Karta klienta, ja też proponowałbym robić dokumentację fotograficzną, która się przed bardzo... i po. Tak, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ daje pogląd. Było tak... Zostało zrobione tak, no uszkodziło się to i to. A co pani na przykład robi tym palcem najczęściej? No, wtyczkę z gniazdka. Otwieram kartony. Albo otwieram karton, albo w lodówce mi się akurat ten palec tam zatrzaskuje razem z drzwiami. Bo to jest nie tylko po to, żeby się obronić, ale też pokazać tej klientce, że widzi pani, w tych momentach trzeba uważać. Albo zmienić swoje nawyki troszkę, albo... skupić się na tym, że rzeczywiście jak wsadzam rękę do lodówki, to mogę tym pazurem zawadzić o wyłącznik, na przykład, który jest w tym miejscu, gdzie trzymam masło.
To są drobiazgi, ale te drobiazgi właśnie powodują, że jesteś traktowana jako w pełni profesjonalna opieka, która ma możliwość wskazać przyczynę i wskazać rozwiązanie problemu. Tak, tak. I nie uciekać od odpowiedzialności. I nie uciekać, dokładnie. Ale odkładając na moment na bok kwestię komunikacji, paznokcie w życiu aktora. Czy jakieś sytuacje, jakieś anegdotki, jakieś trudne momenty? Paznokcie w roli aktora. No cóż, chyba najwięcej na ten temat mogłyby powiedzieć moje koleżanki aktorki, dla których paznokcie i w ogóle cała stylizacja postaci i wygląd od momentu zobaczenia projektu kostiumu do premiery, no to jest ciągłym pasmem niepowodzeń i tragedii, więc one jakby więcej na ten temat wiedzą. Natomiast no, mnie się kojarzy taka ładna anegdota dotycząca i paznokci, i elementu kostiumu, jak taka rywalizacja dwóch aktorek w Teatrze Narodowym. Jednej już dojrzałej gwiazdy, drugiej młodszej, która pretenduje do tego, żeby tą dojrzałą gwiazdę prześcignąć we wszystkim. No więc młoda koleżanka produkuje się z wspaniałym, romantycznym monologu. Natomiast starsza koleżanka zaczyna w tym momencie dwoma pazurkami zajmować się swoją pończoszką, którą naciąga sobie delikatnie do góry, powolutku. No i cała widownia, zamiast słuchać tego, co ma do powiedzenia główna, tragiczna postać, patrzy, czy ta pończoszka wytrzyma te rzeczy, czy puści oczko, czy nie puści. I jak się skończy ta rywalizacja? No więc rywalizacja się kończy tak, że publiczność bije brawo. Koleżanka myślała, że to dla niej, ale niestety nie, bo publiczność patrzy cały czas na odsłonięte udo starszej koleżanki i na pończoszkę gładzoną przez paznokcie. Tak. Także też takie sytuacje się zdarzają. To już nawet ja wiem ze szkoleń przygotowujących do pracy przed kamerą, przed kosmetycznymi rewolucjami, jak bardzo uczulano mnie na to, że pracując w duecie, w momencie, kiedy koleżanka albo partnerka coś mówi, ta druga grzecznie, bez ruchu siedzi, czeka na swoją kolej. No tak, ale tu chodzą w grę kwestie osobowościowe, ambicjonalne i tutaj często jest właśnie odwrotnie. I kobiety pokazują pazurki. Tak, pokazują absolutnie pazurki, to niekoniecznie te pazurki, te mentalne bardziej i to jest bardzo widoczne z dużej odległości, że coś tam się iskrzy. Czasem z tego wychodzą bardzo fajne rzeczy. To ale no to jakby wracając do tego klient stylista, no to właśnie też coś takiego jest, że te pazurki z obu stron wychodzą po to, żeby się spotkać w tym, co potem jest na paznokciu. Znowu asumpt do tego, że jednak obserwujmy się nawzajem bardzo uważnie i wyciągajmy wnioski z zachowania się partnera, bo to nam dużo mówi o nim. A tu w stylizacji też jest jak na scenie, partner z partnerką. Tu się nie da samemu zrobić coś dobrego, jeżeli ci partner nie pozwoli, to mu nie zrobisz dobrych paznokci. I to jest piękne sformułowanie, którego chciałam właśnie na koniec użyć, że my przy naszym biurku jesteśmy jak przy takiej małej scenie. Na scenie. Przy biurku na scenie, to chciałam powiedzieć. Nie? No, jest to coś w rodzaju sceny. No, nie powiem pola bitwy, bo to by było może za dużo. Czasami. Ale tak, jest to pewien rodzaj porozumienia ponad podziałami. Dobra, ale jeszcze jedna rzecz. Stylistka to jedno, ale instruktor, który wychodzi na środek sali, staje przed tablicą i zaczyna wykład. No to ma w sobie coś z aktora, powinien mieć. Znaczy nie, powinien mieć świadomość tego, jak jest postrzegany. Powinien, po pierwsze, z technicznych rzeczy powinien wiedzieć, że jest dobrze słyszalny, że jest dobrze zrozumiany, że daje czas na chwilę namysłu, żeby coś zanotować. To są techniczne rzeczy. Natomiast rzeczy, które są jakby dla mnie najważniejsze w takiej sytuacji, to jest znowu pewność tego, że ja prezentuję sobą pewien poziom wiedzy, który chcę przekazać. I to, co ja teraz mówię, jest tym, co według mnie jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w danym zawodzie. I wtedy, jeśli mówię o konkrecie, jeśli mówię o czymś, na czym się dobrze znam, to będzie to absolutnie kupione i zrozumiane. Bo wtedy jest to prawdziwe. Ale kiedy widzę na przykład na targach kosmetycznych, jak wychodzą koleżanki po fachu i zaczynają wypowiedź. No,
i tu mamy paznokieć. I on jest jeszcze krótki, ale my go teraz przedłużymy. Widzicie? Dobrze widać w kamerze? No Paulinka, i teraz zobaczcie, rozumiem, przedłużamy. Rozumiem, o czym mówisz, ale widzisz, w moim zawodzie też jest tak. Są aktorzy i są aktorzy. Są aktorzy, którzy są znakomitymi rzemieślnikami, do tego mają jeszcze odrobinkę talentu, tak zwanego czegoś od Boga. I to ich różni od innych, a są też tak zwani wyrobnicy. No trzeba coś zrobić, no dobra, no wejdę, potrzymam tą halabardę, powiem te trzy słowa, zejdę z powrotem. Jakoś się w tym zawodzie uchowali i dalej ten zawód już do emerytury będą uprawiać, no bo innego wyjścia nie ma. No niestety istnieje prawo wolnego rynku i to klient decyduje tak naprawdę, do kogo chce iść, kogo chce oglądać w moim przypadku, czy chce w ogóle oglądać. I to, co przed chwileczką pokazałaś, no to jest właśnie przykład czegoś, po pierwsze, bardzo nieprofesjonalnego podejścia do swojego zawodu. A po drugie, no wybacz, jeżeli to wygląda tak, jak to pokazałaś, no to też jest, to świadczy o pewnym poziomie kultury, no ale na to już nie mamy wpływu. My tego nie zmienimy. Możemy z tego zrezygnować i podziękować za to. Ale wypracować pewne kwestie. Oczywiście, można pewne rzeczy wypracować, ale jak powiadała moja pani profesor hrabina Eleonora Bocheńska, że no niestety nawet na wypracowanym ciele słoma z butów czasem może wyleźć. Ojej. I coś w tym chyba też było, że no są pewne rzeczy, które są nie do wytrzebienia. Mhm. I trzeba by naprawdę nad tym bardzo mocno pracować, żeby się ich pozbyć. Kochanie, i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę, bo wiem, że Irek ma pociąg niebawem, bo próby. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.